Cześć, witam w kolejnym odcinku naszego pięknego RP. Otóż, jak pewnie zauważyliście, ostatnio mieliśmy bunt pana Alfonsa. No i też ostatnio było dość sporo buntów chłopskich. Dzieje się to dlatego przez niestabilność na tronie Kastylii, ponieważ niedawno mieliśmy już dwóch królów, a nasz król Diego jest palownik, jest już trzecim królem. Mimo niektórych buntów, większa część ludzi cieszy się z rządów Diego, ponieważ oczekuje sprawiedliwości. Ponieważ przyjął on nazwę również palownik, jak jego matka, oczekują, że będzie rządzić równo sprawiedliwie, chociaż surowo złymi ludźmi swego królestwa. Nasz król również jest ambitny i cechuje go bardzo duże nielubienie swojego pana, dlatego myśli bardzo chętnie o stworzeniu frakcji żeby wysłać na tron Asturii jakiegoś albo swojego znajomego, albo kogoś, który by miał oczywiście prawo do tego tronu, albo samego księcia Kastylii, jako jesteśmy jednym z najpotężniejszych książąt z terytorium Kastylii. Spróbujemy jednak do tego dojść do jakiegoś sojuszu z hrabiem Santiago, ponieważ pomógłby on w tych planach. No i oczywiście zaproponujemy mu takie zaręczyny, co zakwitnie przymierzem, i w tym samym czasie rozpocznijmy frakcję pretenderowską i uznamy, że pretendera za władcę, kogo chcemy wynieść na tron i żeby on naszą siłą pamiętał, kto go winiusz. Moglibyśmy na przykład spróbować wynieść na tron hrabię Urduniu, który jest hrabiem Benavente. Jednak on nie jest człowiekiem nie jestem też człowiekiem zbytnio ambitnym, więc spróbujmy go wynieść na tron jako tytułu hrabia królestwa całej Asturii. Pozdrowienia książę Diego Kastylii. W końcu król Berenguara z Asturii jest nikim więcej, tylko błaznem. Kłamliwie tytułuje się jako król. Jestem pewien, że całe państwo powstanie w obronie mojej sprawy. Ci, którzy mi pomogą, nie zostaną zapomnieni. Niestety na razie nikt zbytnio nie chce dołączyć do naszej frakcji, a w księstwie Kastylii powoli brakuje ludzi. Jednak na razie zostaniemy tak. Zostaje również otworzony sojusz z hrabiem Santiago, co może wspomóc, jeśli by dołączył do naszego. I tour my zamek grounds and peasant elder approach me. Aha, jest to człowiek, który uciekł, dowodził powstaniem chłopskim i uciekł spod rządów księcia Taif Burundhalu. W sumie obchodzi nas dość sporo opinia pana Taif w Portugalii, ponieważ spisujemy przeciwko naszemu panu, dlatego odeślemy go tam. Też człowiek, nie jesteśmy zbytnio uczuciowi, więc możemy go wysłać. Również mianujemy jako naszego marszałka burmistrza Romano, który jest burmistrzem Santander. Jesteśmy wezwani do wojny z człowieków, przeciwko któremu spiskujemy. My jednak jesteśmy nieśmiali, niecierpliwi i ambitni. Zaakceptujemy, ale nie wyślemy wojsk. Czy przez to zostanie rozwiązany nasz spisek? Nie. Ale my jesteśmy już tylko w tym spisku. Okej. No nie, my jesteśmy człowiekiem ambitnym, więc chcielibyśmy pozostać z oboma przymierzami.
O, zbliża się nam również drugie, już trzecie dziecko. Ciekawostki z tej strony, mieliśmy ten event. Powiem wszystko, co wiem. Zyskamy za to odporność na wrogie spiski. Nasz sojusznik zwyciężył i co dalej z naszym spiskiem? Dalej mamy tylko jednego członka. Możemy spróbować już wysunąć żądania. Jak my chyba tego nie zrobimy, opuścimy frakcję, bo mamy również drugą córkę, nazwaliśmy ją Ewa. O, rozpoczęła się nowa epoka kulturowa również. Sprawdźmy, jaka to jest. Zaczęliśmy już wczesne średniowiecze. Nasz wasal nie ma żadnej żony, dlatego wydamy za niego naszą szwagierkę, która pochodzi z mniej więcej z Pancerona, już została tutaj po naszym bracie. Również zrobimy wylewanie brud, wywlekanie brudów. Rozwiniemy naszą zdolność intrygi. Mianujemy również nowego mistrza szpiegów. Póki jest przymierze między królem Kastylii a już królem Al-Sharaku, nasze działania nie mają żadnego sensu, ponieważ król Al-Sharaku trzyma. Dlatego spróbujemy zamordować naszego władcę i zaprosić do tego spisku nieszczęśliwych ludzi z niekompetentnymi rządami. W zamian za łapówkę zgodzi się jeden. Również poprosimy naszego mistrza szpiegów, aby nam w tym pomógł. Pluszowy i egzotyczny dywan. Również jak nasza matka spróbujemy zamordować, używając pluszowych dywanów. Jaskrawy i przyjemny jak pierwsze promienie słońca. Kupiec wręcza mi przepiękny dywan w nadziei na dobre polepszenie wzajemnych relacji. Gdy podziwiam jego delikatny splot, nadchodzi mnie pewna myśl. Czy taki dywan nie stłumiłby dźwięku stąpających stóp, a może nawet stłumiwszyby kroki nieuważnego wspólnika? Nie obdarowujemy go takim prezentem, ponieważ już ten plan nie wyszedł w jednej naszych intrygach, więc drugiej raczej również nie wyjdzie. Odkrycie spisku. Istnienie mojego spisku zamordowania króla zostało odkryte, chociaż moje zaangażowanie nie jest jeszcze znane, to znaczy nie utrudni mi to realizację moich planów. Spróbujmy przestać robić ten spisek. Anulujmy go, żeby nie odkryto naszego udziału. Do rozważnego Diego. Twój kanclerz Andres korespondował ze mną i muszę przyznać, że przybyłbym tylko po to, aby zobaczyć cię w nowym świetle. Być może jesteś kimś, kogo pewnego dnia mógłbym określić mianem swojego przyjaciela. Podpisano Emir Abdel Al-Washin z Saragozy, który też niedawno przyjął chrzest. O dziwo, Hrani Sungha zginął w dziwnych okolicznościach. Został zgładzony w bitwie pod Sebastian 22 sierpnia, dlatego naszym dziedzicem tronu Olmedo została nasza małżonka, więc w dalszej linii przejdzie to pod terytoria księstwa Kastylii. Mianujemy znowu nowego mistrza szpiegów. I tym razem tego mistrza szpiegów mamy nową córkę. Benita została ona nazwana. Tym razem nasza mistrzyni szpiegów i lekarka będzie skupiona na rozwalaniu spisków. Przesłuchania. Na podstawie informacji, które zebrałam, podejrzewam, że Sahub wie o tajemnicy, której ja nie znam. Jako, że obecnie trzymam go w niewoli, daje mi to doskonałą okazję do wykorzystania wszelkich metod, aby dowiedzieć się, co to dokładnie znaczy. Zaoferujmy mu uwolnienie w zamian za informacje. Sztuczki umysłowe mogą być całkiem odkrywcze. Nasz władca jest niecierpliwy, więc spróbujmy zagrozić mu po prostu torturami. Niestety, mimo tortur, nie wyjawił niczego,
byśmy nie wiedzieli chyba. To nawet nie była tortura, nie wiem. O, Nantes doszło do dziedzictwa w księstwie Kantabrii, od którego wyzwoliło się księstwo Nantes. Mógłbym przyznać jako nowego prawowitego króla, królestwa Asturii, wielkiego. Nie ma zbytnio dobrych, dlatego spróbujmy dalej hrabia Orduniu. Spróbujmy znowu, że wezwać jego stosunki do nas, wezwać jego ambicje. Co prawda niedawno była wojna między nami, ale była to tak naprawdę wojna z księstwem tutaj, które zostało zaannektowane przez nowo sformowane księstwo Kastylii, więc na razie tego nie zrobimy. Do odizolowanego Diego. Trójkąt Wesandresko rozmawiał ze mną i cóż to była za haniebna prezentacja umiejętności dyplomatycznej? Jestem człowiekiem, za jakiego cię uważałam. Nie jesteś człowiekiem, za jakiego cię uważałam. Przestrzeszna radość. To dziecko nie było mi przeznaczone. Moja żona, księżna Urruma, zapewnia mnie, że takie jest życie. Jednakże w nadziei nadal trzymam rękę na swoim. Na swoim. Trzyma rękę na swoim brzuchu. Nieważne, nie wiem czytać. Co? Co się stało z tą frakcją? Nie tą. Rozwiąż. Frakcję o roszczenia pana hrabiego Orduniu do Królestwa Asturii. Niestety żaden członek dalej nie chce dołączyć. Z pewnością. Chciałam, aby Glien spędził ze mną trochę czasu, dlatego zabrałam go na małe zabawy z łukiem. I ku mojemu zadowoleniu natknął się na ranną łanię. Nie zawahał się w najmniejszym stopniu, by ją zabić. Wielkość jest twoją przyszłością, Gniemu. Jest to bardzo to cieszy naszego księcia, który również jest ambitny, że jego syn również zyskuje te cechy. Heresja. Adopcjanizm na terenie Neustrarii. Neustraria chyba gdzieś tu była. Chyba Neustaria. A tu na północy. Dobra. Książę Gurmin z Neustrii ogłosił światu, że on i jego wasale przeszli na adopcjanizm. Rozczarowawszy się naukami kapłanów dotychczas wyznawanych religii, szlachta z Neustarii przestała już uważać duchownych za sprawiedliwych i prawdomównych. Adopcjoniści wierzą, że ich nowa wiara jest zgodna z wolą Bożą i tym samym dystansują się od dawnych instytucji religijnych. Co to za szyderstwo z naszej wiary? My jesteśmy ambitnymi, więc raczej nie będziemy przejmować żadnych innych wiar. Wątpliwości. Mój mentor Fernoa uśmiecha się zdecydowanie, kiedy opowiada mi o swoich ostatnich zwycięstwach. Powiada, być może muszę się jeszcze czegoś nauczyć, ale Fernoa coraz trudniejszy do tolerowania jako osoba. Ten związek jest skończony. Nasz władca jest niecierpliwy, więc przestajemy słuchać jego rad. Zrozumiemy również nasze zdolności intrygi w stronę błyskawicznych egzekucji. Na ostatnich przesłuchaniach tego się nauczyliśmy. I Dwora Cieni. Osadnicy z Kalabarii. Już mieliśmy te. Już do nas dawno przychodzili osadnicy z dawnych z terytoriów muzułmańskich. Dlatego spróbujmy ją nawet mianować burmistrzem, ponieważ ma nawet niezłe statystyki. Została nam burmistrzem Alvary. Wyślijmy również. A. Burmistrza. Również jednego z nas wasali, hrabina Atreida, żeby zwiększał naszą kontrolę w Nachere i
również nowo przyjmują burmistrzynię Erinę, mianujmy naszym zarządu. Ponieważ sam książę, znaczy hrabia Beneventus zrezygnował, również i my opuścimy tę frakcję. I ponieważ nie uda nam się przez marionetkowy rząd przejąć władzy w całej Asturii, spróbujmy stworzyć frakcję dezintegracyjną. Z radością. Chciałbym, aby Guillaume spędził ze mną czasu, dlatego zabrałem go na małe zabawy z łukiem. I znowu, i komu niemożliwienia, natknął się na ranną łanię. Te ranne łanie chyba są przez kogoś podstawiane z naszej szachty. Tylko pokazał mnie zwierzę, jego rany świadczyły o powolnej, męczącej śmierci. Gilej tylko się uśmiechnął. Nasz władca nie jest zbytnio podejrzliwy, też również jest bardzo niecierpliwy, dlatego mamy pewnie dość już wychowaniem naszego syna i niech robi sobie co chce. Staje więc on człowiekiem sadystycznym. O, już nasza żona zrządzi w Olmedo. Są to dla nas bardzo dobre wieści. A za to w Królestwo Montrua zostało, hrabstwo zostało podzielone na Montrua i Astorgę przez podział terytorium. Ścigane przez cienie. Kroki odbiegają się echem po mrocznym korytarzach. Zgubione papiery w moim gabinecie, cienie widziane kątem oka. Myślisz, że ktoś cię śledzi? Mój kanclerz Andres zdaje się nad tym zastanawiać. Nim przytaknę sam sobie, zauważyłem ostatnio kilka podejrzanych rzeczy w zamku. Muszę dotrzeć do sedna sprawy. Spróbujmy samemu dojść do sedna sprawy, co się dzieje w naszym zamku ostatnio. Może to być kolejny spisek, co z pewnością. O! Ścigane przez cienie. Ukryty w jednym z bardziej odludnych korytarzy, w tym, który prowadzi do większości prywatnych komnat, a także do ogrodu zamkowego, czekam i obserwuję. Czy głupotą było przychodzenie tutaj? Może gdyby słyszę kroki, cichy ruch na korytarzu, postać wysłaniająca się z cienia. Co Matrona tu robi? Matrona, kto to jest? A, mistrz szpiegów. Nasz, zapomnieliśmy już o tym. Była bardzo duża ostatnio libacja. Natychmiast się z nią skonfrontuję. Natychmiast się z nią skonfrontujemy. Dlaczego miałbyś mnie oskarżać o takie rzeczy? Matrona pyta mnie z przerażeniem w głosie. Wychodziła tylko do ogrodów, by zaczerpnąć powietrza. Teraz widząc ból w jej oczach, nie wiem, jak mogłem sobie wyobrazić, że jest szpiegiem. Mam nadzieję, że może mi wybaczyć. Zyskaliśmy również trochę doświadczenia w sprawach intrygi przez tą całą sprawę. Ukłosione przez śmierć. Otwierają się drzwi do sali porodowej. Nie witają mnie uśmiechnięte akuszerki i płaczące niemowlę. Słyszę tylko, jak hrabina grunsze straszliwe rozpacza. Tak mi przykro, mój panie. Położna nie patrzy mi w oczy. W jej ramiona znajduje się malutkie, okryte zwiniątko. Twoja córka, ona znajduje się teraz w niebie. Moja córka w niebie. No cóż, drugie już dziecko nie zostało urodzone. Mamy również tylko jednego syna. Reszta to same córki, co może bardzo być niebezpieczne dla naszej dynastii. Również chyba opuścimy frakcję dezintegracyjną. Nikt nie chciał do niej dołączyć i na razie takie ambitne plany odrzucimy. Również Burgos przed chwilą zjadło księstwo Kantabrii, które powstało przez podział po śmierci naszego pierwszego księcia. No, jest to bardzo smutna wieść. Zmieniające się interesy. Widziałam, jak GM bawi się z innymi dziećmi. Kiedy Bakr. To jest dynastia.
A, dobra, to jest ta dynastia stąd, nie? Sorry, tak. Kiedy Bakr próbował go popchnąć, chwila ta nie trwała długo, gdyż Guillaume wkrótce zrobił z tego zupełną nową grę i zapomniał całkowicie o poprzedniej. Co? Przyszedł do następnego etapu jest często najlepszym rozwiązaniem, tak uważa również nasz niecierpliwy król, książę. Dobrze, mi się wydaje, mam jakieś manie wielkości z tym królem. Mamy również kolejny atrybut intrygi, dlatego rozwiniemy oprowadzę. O, Galicja rozwija swoje siły, co jest dość ciekawe. Również przestało być nasze przymierze, co również przez co tak naprawdę zerwijmy zaręczyny z siostrą władcy Galicji. Nazwa czas spróbuje widać go za kogoś młodszego, to znaczy zaręczyć go. Niestety władca Galicji znowu już nie zechce tego uczynić, no ale cóż. Nasz władca również jest niecierpliwy, więc nie chciałby na pewno czekać aż tak długo na to małżeństwo. Woli po prostu na razie poczekać i doczekać kolejnej najlepszej sytuacji. Również nie interesowało go małżeństwo, jeśli z tego małżeństwa nie wykluby się sojusz z potężnym księstwem Galicji, co pomogłoby w naszych ambicjach. Darowizny w dobrej wierze. Mój biskup Ponce otrzymał znaczną sumę złota od zamożnego, lecz bezdzietnego właściciela ziemskiego, który już nie żyje. Twierdzi on, że zmarły prowadził bardzo oszczędne oraz pobożne życie i życzył sobie, by złoto trafiło tam, gdzie przyniesie największy pożytek. Biskup Ponce nalega, abym otrzymał część tej darowizny, jako że katolicka społeczność Kastylii uważa mnie za wzór cnót. Rzeczywiście kuszącna oferta. Nasz władca jest niecierpliwy, jest również nieśmiały oraz ambitny. Oczywiście przyjmiemy te pieniądze. Jest on ambitny, mogą te pieniądze pomóc w naszych ambicjach. Możemy również za te pieniądze rozwinąć, a nie możemy, zbudować obóz wojskowy, który będzie przynosił nam w naszej stolicy oraz poczekajcie chwilę, oraz tereny łowieckie, które również przynoszą nam żołnierze w Biskaji, której on się zrządził przez dłuższy czas. Niezłomny z Diego. Nasza żona wzywa nas do walki z powstańcami, z którym Ania już w sumie wygrała, więc oczywiście akceptujemy. Możemy również zaręczyć naszą królową z jedną z córek władcy Werony, która ma również roszczenia do tego tytułu. Jest to dla naszego ambitnego władcy wystarczająca rzecz. Zarazem nie jest to zbyt potężny sojusznik, ale możemy zawsze spróbować wysunąć nasze roszczenia, kiedy roszczenia naszej małżonki, naszego syna, gdyby zaistniała taka sytuacja. Rozwijmy również prowincję Nahere i zbudujmy tam koszary nowo zdobytą, żeby powiększyć naszą liczebność wojska, która na pewno pomoże nam w naszych ambicjach. O, zostaliśmy wezwani do wojny z władcą Bilardinu przez naszą małżonkę. Oczywiście dojdziemy do tej wojny, ponieważ jeśli ten tytuł nie przeżyje, wystawimy wszystkie armie i dołączymy do tej wojny aktywnie, ponieważ gdyby tytuł Olmedo nie przeżył, nie odziedziczyłby go nasz syn, co byłoby wielką ujmą na naszym, byłoby wielką na naszych ambitnych planach. I wojska zostały połączone. Spróbujmy oblec. O, dojdzie tutaj do bitwy. Nie, dojdzie, bo uciekliśmy. Okej, niech nami dowodzi Andres, ponieważ jest on dosyć utalentowanym. Ucieknijmy jednak z tych terytoriów. O, biją się nas w wzgórzach. Mamy duże przygogeneracje. Prawda, mam 500 mniej ludzi. Gdzie są wojownicy z Olmedo? Rycerze. 400 rycerzy naszej małżonki, nie wiadomo gdzie jest. Nie pomaga nam niestety w tej bitwie, co może ją przesądzić.
Idą z pomocą. Jak są już za daleko, nie dojdą. Wycofajmy się, póki jeszcze mamy czas. Straty bardzo duże. Niestety... Co? Przegraliśmy tą wojnę. A, bo to była wojna tylko o pieniądze. A, i nasz syn również został wzięty do niewoli i od razu ciągnięty do niewoli. Okej, możemy rozwinąć nasz ród. Wyjdźmy dalej w stronę metropolii, ponieważ dobre miasta są kluczem dla potężnego państwa. Za Galicją również jednoczy swoje terytoria. Jest to teraz zdecydowanie najpotężniejszy wasal naszego pana. Bo już wiadomo, że dworzanie cały czas knują. A, to już mieliśmy. Natomiast zacznijmy rozsiewać pulotki. O, Matrona Gien i Fernand tracą 45 od nas. Zgraliśmy za to doświadczenie w intrydze. Możemy rozwinąć nasze przygotowania na wszystko. Godina dorasta. Nasza pierwsza córka dorosła i nie ma spróbujmy, więc znaleźć się jakiegoś męża. Próbujmy zaręczyć się z synem jednego z naszych wasali. Czyli w sumie jedynego potężnego, który włada Sorią. Hrabina Adribulida ibn Yusufa. A, nasz syn również wyrósł z naszego ambitnego, sadystycznego, niestabilnego i wnikliwego myśliciela. Co to jest? Doszło również takiej do reformy wiary w najwyższa przywódczyni Goena, wybitna postać pośród wiernych, zorganizowała spotkanie, żeby Abu z całego kraju omówili ich wierzenia i ustanowili oficjalną doktrynę wiary pogańskiej. Nie interesuje nas tak jeszcze tego dnia. Może ktoś sobie przeczytać, ale nas to nie interesuje. O Camino de Santiago. Święte miasto Santiago de Compostela z magnesem dla wiernych, przyciągającym pielgrzymów z okolicznych i odległych ziem. Szlak dla niego jest często uczestany, wiodąc od podnóża Pirenejów. Oczywiście tam, gdzie są ludzie wystarczająco bogaci, by udać się do miasta świętego. Są też tacy, którzy chcą skorzystać na ich zaufaniu do wszechmogącego. To już piąte doniesienie o brutalnym napadzie. Opłaćmy strażników. Mamy bardzo dużo pieniędzy w naszych skarbcach i spróbujmy dobrze opłacić strażników, aby zyskać więcej zaufania wśród pielgrzymów i wśród innych władców europejskich. Burgos straciło właśnie Burgos i teraz jest ma stolicę w Amai. Spróbujmy teraz my zdobyć Amaję, ponieważ od dawna należy ona do królów Kastylii. Może być to ciężka walka, jednak spróbujemy z niej zawalczyć. Zawołajmy również na pomoc naszą małżonkę, która rządzi Olmedo. Możemy. Może nie możemy, nie wiem. Wystawmy wszystkie jednostki w naszej stolicy. Możemy zawołać. No przecież to są nasi sojusznicy, powinniśmy móc je zawołać. A władca Sori? O, tutaj możemy chyba. Dobra, po krótkim oblężeniu zdobyliśmy Amaję, więc wymuśmy nasze żądania. I zdobędźmy te od pradawne terytoria rodu kastylijskiego. Rozwiążmy również nasze armię i nasza władczyni chyba została wyzwolona. O, znowu doszło do buntu. Oczywiście nie zgodzimy się na ich żądania i wystawmy jednak znowu armię. I spróbujmy je rozwalić. Niestety nasza żona chyba nie została... A, tutaj mogliśmy ją wezwać do wojny. Została ona wyzwolona dalej. Dziwne. W wojnie był taki... Okej, dobra, już wygraliśmy znowu z powstaniem chłopskim. Rozwiążmy również nasze siły. Mimo to, że mamy już podobne terytoria do władz Asturii, mamy też mało terytoriów.
Nasza. Co? A, nasz syn ma już pierwszego syna, nazwał go po nas Diego. No jest to bardzo dobre imię. Naszego wnuka. O, co tu się stało? Doszło do rozpadu Al-Andalus. Cieszy nas to bardzo. Czym bardziej małpowie są rozwaleni, tym lepiej dla nas. Sekret ujawniony. Skrywana prawda ujrzała światło dziennie. Mój wasal hrabia Astyl i jego kochanka Kamir mieli pożemałżeński romans. Jako on mógł zbezcześcić świętość twojego małżeństwa. Poza tym była to pani z rodu Umayyadów również. Ciekawe. Nasz władca ma bardzo dobre relacje. Znaczy, ma przymierze z władcą Sori, więc raczej nie zrobimy sobie z tego nic dobrego, nic ważnego. No cóż. Dobra, niedługo skończy się kontakt z najemnikami. Też to nie obchodzi, wojnę wygraliśmy. Mianujmy również władcę Sori nowego mistrza szpiegów. Interesuje nam mieć z nimi dobre relacje. Spróbujmy również wydać za naszego wasala, księcia Amai, którego przed chwilą podbiliśmy. Jedną z naszych córek. Zaakceptuję to. Jest on bezpłodny. Aha. No i tak, zróbmy to małżeństwo. Może to zabezpieczyć nasze władanie na tym terytorium. Również inna nasza córka dorasta. A, jest to właśnie ta córka, którą zaręczyliśmy. Teraz już nawet wyszła na zamąż za księcia na Mali. Wezwanie na pojedynek w grze plansowej. Burmistrzyni miasta Plasensi wysłała nas na wyzwanie na gry planszowe. Oczywiście zaakceptujemy. Spróbujmy rozegrać ją. Jesteśmy wszystkim gorsi od niej. Spróbujmy zrobić to w intrydze. Daj w intrydze. I znowu w intrydze. Znowu intrydze. No i niestety. Nasz władca jest. Nie wygraliśmy mimo naszych wielkich umiejętności intrygi. Zobaczymy, kto wygra następnym razem. Poprawimy nasze stosunki. Przez tą przegraną, która w sumie dość sporo nas kosztowała stresu, spróbujmy znowu zamknąć się w samotności, ponieważ nasz władca jest samotnikiem. Klątwa zdjęta. Jeden z naszych rywali zginął. Cieszy to naszego ambitnego władca. Książę Kalicji, którym pewnie w skrytości zazdrości trochę sukcesów, nasz władca powoli upada od buntowników i Emiratu Kszantari. Jest to kolejny możliwy rywal, który upada. Nasz syn również ma już córkę, nazywają Teresę. Możemy rozwinąć nasze umiejętności intrygi w stronę intryganta. Staliśmy się więc prawdziwym mistrzem w tych sprawach. Choroba, moje śmiertelne ciało. Nasz władca nie jest zbyt nieufny, więc. Próbujmy czegoś nowego. A nie, nie, znaczy. Spróbuj eksperymentalnych leczeń. Choroba, katastrofa, błąd medyczny. Sybilla podeszła do mnie z małym nożykiem. Przytrzymała moją rękę i zrobiła precyzyjne nacięcie, ledwo przecinając skórę. Następnie zaczęła wyciskać z rany coś nieprzyjemnego. Szybkie spojrzenie na moje ciało było wszystkim, co mogłam znieść. Myślałam, że nie mogę już poczuć się gorzej niż wcześniej, ale Sybilla udowodniła, że jednak się myliłam. Nasz władca nie jest zbyt gniewny, więc spróbuję
Niech obieca nam, że już się więcej to nie powtórzy. Króla Akwitanii zmaga się z wielkim huntem księstwa Akwitanii. Spróbujmy tam wprowadzić naszą dynastię. Po tym eksperymentalnym leczeniu umarliśmy. Chyba dzięki temu ksiądz Diego Castilla znalazł spokój w objęciach Chrystusa w wieku 50 lat. Diego zmarł z powodu napadu. No tak, bo byliśmy opętani, pewnie skoczyliśmy z jakiegoś ten. Nękany przez demony często straszył nadchodzącą zagładą. Książę Guillen wstąpił na tron. Posiadając wiele umiejętności, z pewnością będzie podziwiany przez poddanych. Sąd człowiekiem ambitnym, sadystycznym i niestabilnym. Zresztą on również dosyć dobrym myślicielem. Ale myślę, że na dzisiaj skończymy nasz odcinek. Spróbowaliśmy dużo ambitnych planów, nie wyszło zbytnio z nic. Tutaj jest w sumie dalej nasza matka, która